Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy kolejny dzień testowania Xperia Z1. Jak już się pewnie domyślacie, dzisiaj przetestujemy jej wodoodporność. Tak więc zacznijmy od tego, jakie certyfikaty posiada ten telefon. I są to certyfikaty IP55 i IP58. Mi to zupełnie niczego nie mówi, szczerze powiedziawszy, więc wolę wszystko sprawdzić w praktyce. Nie będzie to długi film, po prostu zamoczymy ją sobie na chwilę i zobaczymy, co będzie dalej. Zacznijmy od tego, że wszystkie zaślepki, jakie mamy w telefonie, tylko fokus tutaj zrobię lepszy, o. Wszystkie zaślepki muszą być dokładnie zamknięte, ponieważ tu są uszczelki, więc wszystko musimy najpierw sprawdzić, czy jest odpowiednio dociśnięte. A jak już to sprawdzimy, to po prostu telefon możemy sobie zamoczyć. Najpierw sobie włączymy go, żebyście zobaczyli, że telefon jest oczywiście włączony. I co? Wkładamy go do wody. O. Widzicie, ekran reaguje na wodę, co możecie już zobaczyć. O. Już nawet wykręci mi połączenie tam do kogoś. No ale dobra, teraz zamoczmy sobie na zamkniętym ekranie. Jak widzicie, nie ma najmniejszego problemu, telefon możemy sobie zamaczać. Jest to dość fajne, uważam. I oczywiście telefon działa. Oczywiście ekran teraz nie reaguje poprawnie na dotyk, chociaż jest akurat. No dobra. Jeszcze raz możemy sobie wrócić, oczywiście. Nie ma problemu, tak więc uważam, że naprawdę jest to świetny, świetny bajer. Więc może przetrę sobie trochę to urządzenie. Tylko wodę odstawimy. No, przetrzemy sobie. To jest też fajny patent, jeśli na przykład, bo telefon jest oczywiście odporny również na kurz, więc jeśli ubrudzimy go sobie jakimś tam kurzem, bardzo łatwo można sobie właśnie wrzucić go do wody i chociażby umyć to szkło, ponieważ podkreślę Wam to w pierwszych wrażeniach, że telefon po prostu się dość mocno palcuje, co jest jego wadą, ale bardzo łatwo można się tego pozbyć po prostu przez zwykłe zamoczenie w wodzie, a potem jego wytarcie. No i teraz jeszcze raz sobie zobaczmy. Przepraszam, nic się nie działo, tylko nie ten przycisk nacisnąłem, ponieważ jeszcze się nie mogę przyzwyczaić do tego układu. Naciskałem przycisk głośności. No jak widzicie, telefon działa, wszystko jest jak należy. Tak więc jest to, uważam, bardzo fajna rzecz, że telefon wygląda przez mimo wszystko elegancko, a jeszcze ma właśnie ten bajer w postaci wodoodporności. Tak więc to było na tyle w tym odcinku krótkim. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Cześć.